jest nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Szybko, Tymek! Dla nas wy, biegnij, dla Dośka, was my, najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni, granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Dosia i Tymek! Robiliśmy zakupy z mamusią. Chodźcie! Nasze balony. Byliśmy dziś na zakupach, żeby kupić wszystko, co potrzebne na nasze jutrzejsze urodzinowe przyjęcie. Jutro kończymy 5 lat! Podoba mi się mój balon w kształcie piątki. Mi też! Trzymajcie mocno swoje balony, kochani, zaniesiemy je do samochodu. Trzymajcie się blisko. Kiedy dotrzemy do domu, przywiążemy nasze balony do drzwi wejściowych. Żeby wszyscy wiedzieli, że mamy urodziny. Tymku, tędy proszę. Uważajcie na samochody. Dobrze? Uwielbiam swój balon. A ja swój. Tak się cieszę. Tymku, czy możesz podtrzymać te babeczki? Tak. Dziękuję. Pysznie wyglądają. Tak, to prawda. Trzymaj je ostrożnie, proszę, a ja włożę wszystko do auta. Tak, przecież nie chcemy, żeby babeczki się zgniotły. Ale pięknie pachną. Czy oprócz tych babeczek będziemy mieli prawdziwy urodzinowy tort? Tak, pewnie, że tak. Proszę, czy możemy mieć motelkowy tort z niebieskimi świeczkami? Nie, ja bym wolał dinozaurowy tort z czerwonymi świeczkami. Nie, Tymek, proszę, możemy mieć motylkowy? Nie. Będziemy mieć dinozaurowy tort, prawda, mamusiu? Będziecie musieli zaczekać i się przekonać. O. Potrzymaj to, proszę. Tosiu, możesz wsiąść do samochodu? Aha. Dziękuję. Ups. Usiądź na swoje miejsce. Dobrze, najpierw włożę mój balon. Udało się. Wejść. Dobrze, chwileczkę, Tosiu. Tymek, możesz ostrożnie położyć babeczki pomiędzy waszymi fotelikami? Dziękuję. Tosiu, proszę, przesuń swój balon. Nie mogę, jest za duży. No, powiem mamie. O, mamo! Teraz mój balon się nie mieści. Cześć, Tosiu, cześć, Tymku. O, babcia. Cześć, Jolu. O. O, cześć, babciu. Musia. Ten balon się tu chyba nie zmieści. Oj, babciu, nie pozwól, żeby Mosia mi go przebiła. O, nie pozwolę. A, rozumiem, macie załadowany cały samochód. Wiem, jestem zaskoczona, że cię tu spotkaliśmy. Byłam kupić prezenty urodzinowe, ale wiecie co, nie pamiętam dla kogo. My wiemy, dla nas. Tak. Rety, spójrzcie na to, samochód już pełny. To jak zmieścimy tutaj te balony? Nie mam zielonego pojęcia. Ja wiem, ja wiem! Możemy je trzymać tak, za oknem. O nie, Tymuś, podczas jazdy to zbyt niebezpieczne. I mogłyby pęknąć. To jak my je zabierzemy do domu? O, już wiem. Babcia weźmie je do samochodu. Mogłabyś, mamo? Nie masz nic przeciwko? O, pewnie, mam mnóstwo miejsca, zaparkowałam tam. Uważaj, babciu. Uważam, trzymam go. Daj swój balonik babci, proszę bardzo. Tak jest. Przywiozę je wam później do domu. To nie fair. Nie fair. Posłuchajcie, weźcie głęboki oddech, dobrze? Babcia dobrze się zajmie waszymi wyjątkowymi balonami, zgoda? O, rozchmurzcie się już. Możecie mi pomóc zanieść do domu zakupy. Ja biorę babeczki. Ja zabiorę ze sobą babeczki. O, ja chciałam zanieść do domu babeczki. Proszę, Tymek. No już, wychodźcie. No dobrze, wychodź. O, nie. O,
Oj, uważajcie na babeczki. Oj, ale ja chciałam. Tosiu, pomożesz mi wziąć tę torbę? Proszę bardzo, idź prosto do domu, Tymek. O, dobrze. Hej, Tymek! Zostaw! Dziękuję, moi drodzy. O, dlaczego ja nie mogłam nieść babeczek? Bo ja je niosę. A ty niesiesz chleb. I jabłka. Teraz moja kolej. Nie, ja je niosę. Oj. O nie. O, co teraz? Och. Ja je miałem nieść. To on to zrobił. No w porządku. Nie, ty mnie popchnęłaś. Och. Proszę, przestańcie. O, rany. Nic się nie stało, to tylko wypadek. Ale prosiłam was, żebyście uważali. To niesprawiedliwe. To twoja wina. Nie, to twoja wina. Kiedy takie rzeczy się zdarzają, musicie wziąć głęboki oddech i się trochę uspokoić. Dlatego proszę, idźcie na górę. Tosiu, możesz mi podać swoją kurtkę? Uważaj na babeczki i idź do swojego pokoju. Oj. Nie było nam miło, że mama nas wysłała do pokoi. Było mi bardzo smutno. Tosiu! Tymku! Halo! Hej, mamusiu! O, kochany jesteś. Przepraszam. Ja też przepraszam, mamusiu. Postaramy się już być grzeczni, mamusiu. O, dziękuję. Posłuchajcie. Wszyscy się czasami denerwujemy. Musimy tylko brać oddech i się uspokoić, dobrze? Spójrzcie, przyniosłam wam kilka zgniecionych babeczek. Nadal są przepyszne. O, świetnie. Tak, niam, niam. Dziękuję. Tymek, możemy mieć dinozaurowy tort na twoje urodziny. I na moje. Nie, w porządku. Możemy mieć motylkowy tort. Nie przeszkadza mi to. A może tort czekoladowy albo dinomotylkowy tort? Tak, 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 ten ostatni. Tak, mamusiu. Prosimy o dinomotylkowy tort. Dobrze. O, przyjechała babcia. Babcia przywiozła nasze balony. To babcia i Mosia. Z naszymi balonami. No, wychodźcie. Cześć, babciu. Hej, Mosiu, cześć, babciu. Cześć. O, Mosia. Trzymajcie się z dala od ulicy. Dobrze. Proszę, tylko trzymaj mocno za sznurek, Tymku. Dobrze. O nie, mój balon. O, łap go, łap go. O nie. Mój balon odleciał. O, to niesprawiedliwe. Przykro mi, Tymku. Wtedy mamusia powiedziała... Kiedy coś takiego się zdarzy, musicie wziąć głęboki oddech. Posłuchajcie. Kiedy coś takiego się zdarzy, musicie wziąć głęboki oddech, kochani. Dobrze. Nie martw się, Tymek. Mój będzie wspólny. O, dziękuję ci, Tosiu. Jesteś bardzo miła. Potrzebujemy tylko jednej balonowej piątki, żeby przyczepić ją na drzwiach, prawda? Tylko jak będziecie go przywiązywać, przywiążcie go mocno, żeby wam nie odleciał. Właśnie. No chodźmy. I to powiedziała babcia, byłoby na tyle. Tak, udało się. Cześć. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy. Dzisiaj babcia przywiozła nam nasze urodzinowe balony. Pamiętacie, czyj balon porwał wiatr? Czy to był balon Tymka? Czy może Tosi? Prawidłowa odpowiedź to balon Tymka. Zobaczcie. Proszę, tylko trzymaj mocno za sznurek, Tymku. Dobrze. O nie, mój balon! Łap go, łap go! O nie!
chciał. O, to niesprawiedliwe. Przykro mi, Tymku. Posłuchajcie. Kiedy coś takiego się zdarzy, musicie wziąć głęboki oddech, kochani. Dobrze. Nie martw się, Tymek. Mój będzie wspólny. O, dziękuję ci, Kosiu. Jesteś bardzo miła. Potrzebujemy tylko jeść. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.